jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj przykłady dwóch figur nieograniczonych, których różnica jest A, ograniczona. Okej, okay. My tu będziemy sobie rozmawiać na temat prostych. I w podpunkcie A zrobimy sobie proste równoległe. Ja mam na przykład tutaj jakąś prostą A i prostą B. No to tak, każda z nich jest figurą nieograniczoną. Jednak różnica między nimi i tutaj rozumiana jako odległość między nimi jest ograniczona, ponieważ są one równoległe i odległość między nimi zawsze zostaje stała. A jak weźmiemy podpunkt B? Weźmiemy proste, prostopadłe lub po prostu przecinające się no to tutaj one nam się przecinają na płaszczyźnie. Znowu każda z nich jest figurą nieograniczoną. Różnica między nimi, tutaj znowu rozumiana jako odległość, między nimi jest nieograniczona, ponieważ odległość między nimi rośnie w miarę oddalania się od punktu przecięcia. Tak? Będziemy mieć tu i tu, to nam się będzie zwiększało. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.